Więc dzisiaj mamy inaugurację transgranicznego szlaku Tyzenhauza, nad którym pracowaliśmy ostatni rok czasu. Mamy dzisiaj ludzi z całej Polski, z Sokółki, którzy przyjechali na to, żeby uczestniczyć w naszym rajdzie. Bezpośrednio z Sokółki przez Drachle, Bochoniki, Klimówkę, Tołcze, aż do Kuźnicy. No i później wracamy bezpośrednio. Mamy nadzieję, że dzisiaj będziemy się fajnie bawić. Jest to drugi transgraniczny szlak. Oprócz kanału Augustowskiego jest w Sokółce powstał drugi transgraniczny szlak rowerowy, bezpośrednio z Sokółki do Grodna. I dzisiaj otwieramy tą polską część tego szlaku. Mam nadzieję, że ludzie się będą fajnie dzisiaj bawić. Łącznie będziemy mieli 26 km do Kuźnicy i później z powrotem drugie 26 km. Jest to długość szlaku po stronie Polski. W naszym programie mamy na samym początku zwiedzanie kamienicy, pokazanie sali Antoniego Tyzenhauza, bo wokół niego ten cały szlak powstał. Mamy zwiedzanie też Centrum Informacji Turystycznej tutaj bezpośrednio w kamienicy Tyzenhauza. Następnie udamy się pod zalew. Po drodze będziemy mieli Bochoniki, będziemy zwiedzali Bochoniki z poczęstunkiem tatarskim. No i po drodze oczywiście nasze piękne wzgórza sokólskie z pięknymi widokami, świeżym powietrzem, podlaskimi chatami. Musieliśmy cały rajd zgłosić do marszałka, jest to impreza zorganizowana. Wykonaliśmy kamizelki, żeby uczestnicy się czuli bezpiecznie, żeby byli widoczni z trasy. Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z naszym planem, zgodnie z założeniem i wszyscy ukończą rajd w bezpieczny sposób. Cały rajd kończymy bezpośrednio nad zalewem, gdzie będziemy mogli próbować sokulskich i podlaskich potraw regionalnych i lokalnych. Jest to szlak realizowany w ramach dużego projektu sfinansowanego przez Unię Europejską. Na trasie będzie kilka ciekawych atrakcji, m.in. w Bogonika zwiedzenie meczetu, konsumpcja potraw regionalnych, tatarskich, w Klimówce taki punkt historyczny. W trasie powrotnej po przyjeździe nad zalew ponownie atrakcje i tu znowu konsumpcja potraw tatarskich jako taki posiłek regeneracyjny. Myślę, że to otwarcie szlaku turystycznego pobudzi turystykę na Sokólszczyźnie, będzie to dodatkowy element promujący Sokólszczyznę. Jestem przekonany, że będzie cieszył się dużą atrakcją. Rowery dzisiaj są bardzo ciekawym i chętnie używanym środkiem do uprawiania turystyki, więc to nasze działanie temu właśnie sprzyja.